Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, produkt od widza Enzo QD. Autko umyte, na lakierze tylko szampon Neoxala setka, który siedział 3 tygodnie. Teraz umyłem szamponem Cure Laba, który jest fantastyczny. Coś tu w tym pływa, jakieś gluty, zobacz. No, coś mętnego wymiesza się, jakieś gluciory. Nie wiem, po czym butelka. Możliwe, że to nie wina, ale nie, rozpuszcza się. Więc trzeba solidnie wstrząsnąć. Zobaczymy, jak to usiądzie. Temperatura ponad 10 stopni. U mnie końcówka lutego. Auta dawno nie myłem. Zapach. Wiesz co? Nic specjalnego, ale nie jest też zły. Przyjemny. Taki, kurczę, owocowy jakiś. Taki cytrusowy może. Nie jest źle. Teraz tak. Jakie fibry? Tu mam kawaliera. Zobaczymy. Chcę wziąć najpierw taką puszystą, żółtą. Film już chyba o niej był. Zobaczymy. Jest nowiuteńka, mięciutka, jak kaczuszka. O, dobra. To co, wlatujemy na auto, nie? Zobaczymy. Kilka machnięć i wjeżdżamy na panel. Odwracam. Jest zajebiście. No i taki ma być właśnie Quick Detailer. Bomba. Super. Teraz 3 strzały. I postaram się zrobić taki... Zachowuje się, jakby był skwarcem. Taki jest. Zobaczymy, czy sam odparuje. Przegnę teraz. Słuchaj, już widzę, że jest bezproblemowy. Tu są jakieś osady po wodzie. Zbierze. Zobaczmy. Oczywiście, że zebrał. Świeże osady po wodzie. Zbiera bardzo ładnie. A, i sprawdzimy, czy maskuje. No fajnie. Poślizg sprawdzę. Jaka różnica? No jest. Może nie spektakularna, ale jest. Dobra, wezmę tasiemkę. Ogarniemy to na błotniku, który różni się trochę kolorem od auta całego. Po lakierniku, tu będzie to dobrze widać. O. Dobra, świetnie. Ciach bajerka. Tutaj ta strona mokra. Przyłóż do ryja, ta strona. Wiesz co, przyjemny zapach. Może być, że i pomarańcz. Przyjemny zapach, naprawdę. Tak, fajny. 3 strzały. Ciach. Fantastycznie się nim pracuje. Naprawdę. Połysk. Kurde. No jest, ale czy dasz taki fantastyczny? Brakuje słońca. Słuchaj, nie zauważyłem jakiegokolwiek przyciemnienia. Ale co mi się podoba, że zebrał mi tu osady po wodzie. Szukam osadów po wodzie. Szukam osadów po wodzie. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tutaj, kurde, farba mi już odchodzi. O, tu jest troszeczkę takiego jakby niedomytego. Zaciągnięte takie paskudne. Zobaczmy. Okej. Ta mikrofibra idealnie się, widzę, do tego nadaje. Załapał trochę wody i też nie ma problemu. Nie, ładnie, fajnie, przyjemnie. Taki, ten połysk może nie jest jakiś taki szklisty, taki łagodny. Uderzenie jest bardzo łagodne, ale fajnie. Co mi się podoba? Podoba mi się to, że osady po wodzie, które były po myciu, zostały, tak jak tutaj, po lusterku. Pięknie sobie z nimi radzi. Sprawdźmy. Tak, naprawdę. Bardzo fajnie sobie z nimi radzi. Super. Odwracam. I tak naprawdę tu już nie ma co robić. Fenomenalnie. Oczywiście mikrofibra zostawia, kurczę, włoski. Jak załapie wody. No dobra, lecimy dalej. No słuchaj, co mogę powiedzieć? Idealny Quick Detailer, który zrobi to, co ma zrobić. Doda troszeczkę połysku i śliskości, nie oszukujmy się. Tak,
Lakier oczywiście nie jest w idealnym stanie, inaczej by to było, jakby to było na danym wosku czy powłoce, ale nie jest źle. Zobaczmy tutaj. No spoko. Dobra. Zmieniamy mikrofibrę? Oczywiście, że nie. Dopóki czuję, że jest dobrze, jedziemy. Pstryk. Sąsiad jakąś tam dziwną muzykę męczy. Przedtem Kizo, masakra artyści, kurde. Razem z Popkiem. Animal Planet, tak? Słuchaj, super, fajnie się dociera i czuję pod mikrofibrą, kiedy nie ma już produktu. Po prostu przejazd jest bardzo miękki i przyjemny. Na początku, słuchaj, czuć, że jest taki delikatny opór, ale on szybko znika. Odwrócę sobie. Nie, to teraz tak muszę zrobić. W tę stronę. Ok, i lecimy dalej. Ciach. Zobaczymy. Tak, on jest taki z tych właśnie takich wodnistych, które bardzo łatwo się rozprowadzają i bardzo łatwo docierają. Nie są, tak jak niektóre detailery są takie miękkie, trochę bardziej takie jak quick waxy. Tu jest typowy quick detailer i słuchaj, sam odparował. Tak naprawdę ja tu nie mam co za bardzo robić. Idealnie. No i takie właśnie coś mnie interesuje, żeby mi zebrało te osady po wodzie. Połysk, no nie ma słońca, ale powiem ci, że no nie, jakoś tak nie, no nie, no nie, no tak jakby się w sumie nic nie zmieniło. On jest trochę taki zymolowy, o, tak powiem, że tak patrzysz i nic się nie dzieje. No ale takie są właśnie quick detailery, typowe, które właśnie są do tylko poprawienia, pomyciu, uzupełnienia troszeczkę wosku. Czy będę sprawdzał hydro? No nie. Ile siedzi? Nie wiem. Myślę, że do 2 lat, jak dobrze zaaplikujesz i weźmiesz odpowiednią fibrę. Myślę, że ze 2 lata może posiedzieć. Nie pytajcie mnie o takie rzeczy, bo to jest bzdura. Ile siedzi, to możemy pytać o wosk, sealant, quick wax. Ewentualnie jeszcze no, na upartego jakiś boosterek, ale quick detailer, ile siedzi. I tak większość z was pakuje go zaraz po myciu, więc o czym mowa? Sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Czy lubi wodę? To jest też myślę, że ważne. Jakoś mi się uzupełniła już wodą. Wezmę inną mikrofibrę i też kawaliera. Tutaj będzie już krótszy włos, zdecydowanie. I też czuję, że będzie przyjemnie. Taka bardziej do past ta mikrofibra. Wodę mam tutaj. Tarararara, H2O. Psiknę? Psiknę, ale to z drugiej strony. Uderzenie. Coś tam się poprawiło, słuchaj, ale nie jest to takie jakieś typowe szkło. No mówię, takie zymolowe. Niby coś jest, ale tak jakby nie było. Tak jakbym... No coś się poprawiło. Kurde, ciężko mi określić, naprawdę. Ale jest fajnie. Jest fajnie, jest inaczej. Przyjemnie. Niech on jeszcze chwilę posiedzi, później przyjdziemy. Tu na drzwiach. Zobaczmy. Zobaczymy, jak z wodą sobie poradzi. Odwracam. Podkreślam, że temperatura powyżej 10 stopni, rewelacyjnie. Ale od razu, słuchaj, jak mi się kończy ten produkt, czyli jak widzę, że znika z lakieru, od razu pojawia się poślizg. Tak, kolosalna różnica. Fajnie. Dobra. Tamtą stronę poleciałem całą? Nie. Z wodą też się lubi. Tu nie poleciałem. Zdecydowanie fajniej. Nie, tu byłem. Zdecydowanie fajniej ta mikrofibra z krótkim włosem. Zdecydowanie. Tamta spoko, ale tu jakby tak. Jest gęściejsza i lepiej. Słuchaj, uzupełniłem drugą porcją i... jakby lepiej. Dobra, przelecę z tej strony jeszcze. Z tą mi się fajniej pracuje, zdecydowanie. Raz, dwa, trzy, cztery. Pi razy oko, to jest quick detailer. Raz, dwa, trzy. Tak, jak prowadzę po lakierze, bo nie ma zabezpieczenia, idzie to tempo.
muszę dać więcej produktu, ale odwracam zaraz. I o właśnie, i tu, aha, na tej zasadzie, okej, rozumiem, bo załapało trochę wody. Słuchaj, woda mu nie przeszkadza. Nie dociskamy. Tak, co mi się podoba, że on nie potrzebuje jakichś mega wypracowania. Wystarczy tylko przejechać. Teraz zrobimy ten panel, gdzie próbowałem z wodą. Mhm. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. O, tak, delikatne rozprowadzenie. O. Tak, jak załapię wody, czuć ten opór, ale to wtedy szybko odwracasz mi... O tak, nie, spoko. Zdecydowanie ta mikrofibra jest lepsza. No nie da się tego słuchać, to oni tam włączyli. Wyje, jakby ją ktoś kurwa dusił. Boże, artyści. Tu jest jakiś osad po wodzie, pięknie go zebrał. Razem z wodą, pod klameczką. Tak, i dostał wody. I jest ten opór, tak. Ale wjeżdżam na panel. No, jak jest woda, dać go trochę więcej i będzie gitarka. Odwracam. Nie no, obłędnie. Słuchaj, naprawdę fenomenalnie produkt odparowuje. Obłędny quick detail. Latem to będzie miazga. To w sumie zarzucisz, zostawiasz i znikasz. Super. Zobaczmy. Mówię, połysk jakoś tak, może dlatego, że nie ma słońca, nie wiem. Coś się zmieniło, ale to nie jest tak, jakbym, że ach i och, taki zymolowy, taki, no, kurde, nie wiem. Fajnie. W sumie to tak, jakby za bardzo nie ingerował w ten lakier. Widać, że się poprawia, ale to nie ma jakiegoś takiego mega przeskoku, że wiesz, że, ale no, słuchaj, odwróciłem, zaaplikowałem, odwróciłem mikrofibrę, ja już tu nie mam co robić. No bardzo ciekawe. Dobra, wjadę jeszcze na maseczkę. Jeszcze raz popełnię drugą aplikację. Słuchaj, i tu widzę, że ile bym tego produktu nie dał, nie ma problemu. O, no nie, jest różnica. Aplikacja teraz po pierwszej porcji, a aplikacja na lakier, który, gdzie nie było produktu. I mam wrażenie, słuchaj, że tak, zdecydowanie druga porcja jakby podbijała, naprawdę. Bezproblemowy quick... Nie, muszę drugą porcję. Idiotoodporny produkt. Pyk, odwracam, przejeżdżam i zapominam. No. Jakby lepiej trochę, kurde, nie wiem, no. Może i potęguje jakoś ten połysk. Słyszysz to? No tego się nie da, no nie da się słychać. Ja pierdzielę. Dobrze, że mój syn, kurczę, przynajmniej słucha artystów, którzy coś wnoszą. Uwielbia Kazika na przykład. Czaisz? Chłopak, 19 lat i... Mówi, przynajmniej mówi, ma jakiś przekaz i te słowa, mówi, są z sensem. To mi się podoba, a nie jakiś kizo, popek tam. Ente, dente. Ojej, dobra. Masakra. Dobra, bo rozprasza mnie ta zjebana muzyka. Przepraszam, że tak powiedziałem. Słuchaj, fajnie, tak, ten połysk trochę taki sztuczny, nie jest to takie szkło. Mama, no, tak, no coś się wydarzyło i to widzę, ale nie potrafię tego określić. Kurwa, ciekawy jestem. Kurczę, ciekawy jestem, jak to będzie w słońcu. Ale jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Posiedział trochę i jest... Jest przyjemnie, jeszcze z tyłu zderzak. Co lepsze, lecę cały czas tą samą fibrą. Słuchaj, aplikacja docieranie i on mi nie stwarza problemu. To mnie bardzo cieszy. Cyk. A? Zbiera osady po wodzie. Świeże oczywiście i to robi to bardzo dobrze. Nie trzeba się naprawdę namachać. Typowy quick detailer. A nie jakieś kurcze, cztery fibry, jakieś smugi. Nie, po prostu wjeżdżasz, zrobisz to, co masz zrobić i znikasz. Jeszcze raz tu wodę złapał. Ciach. Wjeżdżamy tu.
Tu potem zderzaku będę widział, czy się mega poprawiło. No obłędny, fajny, naprawdę fajny, bezproblemowy. Spójrzmy na zderzak. Tak, on dodaje takiego, ani to sztuczny, jest inaczej, na pewno jest inaczej, na pewno dodaje połysku, ale nie jest to szkło, w żaden sposób, moim zdaniem, bez słońca. No dobrze, okej, okay. Słuchaj, już nie będę się tutaj jakoś strasznie rozwodził nad tym produktem, jest to Quick Detailer, który ma nam ogarnąć autko po myciu, czyli zebrać osady po wodzie, które nam przyschną, dodać delikatnie połysku do zabezpieczenia, które leży na aucie. Czy... No dobra, okej, niech będzie. Kropelki. Żadne. Takie leniwe, ale zjazd jest za to przyjemny. Dobra, pstryk. I druga strona. I zapominamy. Tak, lubi się też z wodą. Słuchaj, bajka. I po wszystkim. Zobaczmy, czy odparuje. Rewelacyjnie odparowuje. Naprawdę fajny. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. No dobra, słuchaj, no nie oszukujmy się. Robi to, co ma robić. Umyjesz autko, wlatujesz z tym produktem, nie narobi ci smug, nie przyciemnia, dodaje ten połysk. Mam wrażenie, że dwie porcje jakby go trochę uzupełniały, ale to może tylko wrażenie. Brakuje mi tu słońca, wtedy na pewno ten połysk byłby bardziej widoczny. Przy zachmurzonym on taki zymulowy, że położyłeś, no i się nic nie wydarzyło. Niby, ale chodzisz i wiesz, że jest inaczej. Fajna sprawa. Cieszy mnie bardzo to, że właśnie nie ma problemu, jeżeli chodzi o te osady po wodzie. A tak poza tym, słuchaj, jaką... Znaczy, a jeszcze jedna rzecz. Mikrofibra bardziej taka do zbierania past, myślę, że okolice 500 gramatura, 500 gramów, chyba tak to się mówi, w tej okolicy i naprawdę jest fantastycznie. Fajnie, żeby była taka gęsta, krótka i gęsta. O, tamta jest ok, ale moim zdaniem bardziej chyba do wosków będzie lepsza. A jeszcze tutaj ten mój zderzak, który jest mega dojechany i lampy właśnie. To już tak wezmę, o, lampiony. Tak. I co? No i już. Nie no, mega, no. No zajebiście, naprawdę fajnie. Super. No dobra, słuchaj, słońce o, zaczyna wychodzić. A teraz się przejdę, szumy. No dobrze, słuchaj, cóż bym mogłem powiedzieć? Słuchaj, przyjemny zapach. Przy pracy rzeczywiście jest taki tam trochę pomarańcz. Przyjemny zapach. Nie do końca mój. On taki jest troszeczkę jakby... Jakby mu czegoś brakowało. Jakby mu czegoś brakowało. Praca tym produktem. Fantastyczna. Szybko odparowuje. Fajnie się rozprowadza. Dostanie wody, troszeczkę złapie ten opór, ale wtedy odwracasz mikrofibrę i masz po temacie. Jeżeli chodzi o zbieranie osadów świeżych po wodzie, robi to obłędnie. Bardzo fajnie. Naprawdę na masce tam leżały. I to nie wiem, czy nie po spryskiwaczu w ogóle. I... Prawie wszystko zebrał, tam zostały nie takie naprawdę już grubasy. Także osady takie świeże zbiera, czyli to co powinien robić Quick Detailer, doda takiego połysku, takiego którego ja właśnie i tak nie wiem. Wiem, że coś się zmieniło, ale nie zrobił jakiegoś kurcze uderzenia, żebym tutaj uklęknął ze szczęścia, więc kurczę, no tak, taki typowy Quick Detailer po myciu. Umyłeś, wpadasz, zbierasz wodę, gdzie została, osady i cieszysz się, kurczę, połyskiem, który oczywiście sobie zarzuciłeś wcześniej, na przykład woskiem czy powłoką. Ciekawe, jakby to było na powłoce. Na pewno byłoby lepiej. Na pewno byłby lepszy pocisk, to nie ma tematu. I na pewno byłby lepszy połysk, jeżeli masz zabezpieczenie pod spodem. Bo to, no, wiadomo, że to, co jest na lakierze, uzupełniasz innym produktem i zawsze efekt jest wtedy inny niż na takim jałowym lakierze. Tutaj leżał Neoxal setka, który sam, a właśnie, bo ten Neoxal właśnie, on sam w sobie daje taki mokry, ciemny ten połysk taki i tutaj właśnie w tę stronę poszło. O, widzisz, no też mi się tak wydaje, że nie ma takiego uderzenia strasznego, tylko jest tak właśnie to wszystko fajnie stonowane. To też dobrze, też dobrze. No dobra, słuchaj, nie będę przymulał. Bardzo, raczej inaczej. Fajny Quick Detailer. Robi to, co powinien. A, i nie zapomnij, siedzi 2 lata. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!
No dobrze, tak to wygląda, słuchaj, na drugi dzień, jeżeli chodzi o ten Quick Detailer. Oczywiście auto już jest zakurzone, bo jest po trasie do Łodzi, czyli jakieś zrobione 30 km. Jak dla mnie uzupełnił szampon, tak kurczę, można powiedzieć, że zależy jakie masz zabezpieczenie, to je tylko uzbroi i to jest wszystko, nie doda nic od siebie. Jest ten delikatny połysk, ale moim zdaniem tak jakby uzupełnił, jakbym przed chwilą położył ten sam produkt, czyli umył tym samym szamponem. Tak to wygląda, taki kurczę naprawdę zymolowy Quick Detailer.